Czy czuje się pani bezpiecznie w silnicy? Tak. Raczej tak. No oczywiście, że tak. Dlaczego mam się czuć niebezpiecznie? Bezpiecznie? Sam dbam o swoje bezpieczeństwo i czuję się bezpiecznie wszędzie. Nie jestem ofiarą w razie czego. Tak myślę. Panie naczelniku, w jakim celu zorganizowane są konsultacje z mieszkańcami? No, te konsultacje organizujemy, aby zwykli obywatele mogli się z nami spotkać, aby mogli nam przekazać informacje, które z ich punktu widzenia są istotne dla ich bezpieczeństwa. Chcielibyśmy dowiedzieć się, a może pogłębić, być może te informacje, które oni nam przekazują, my już o nich wiemy, ale chcielibyśmy je pogłębić, zweryfikować, następnie swoimi działaniami móc skutecznie te negatywne zachowania, które zostaną wskazane przez przychodzące na te konsultacje osoby, zneutralizować przynajmniej w minimalnym stopniu. I gdzie te spotkania już się odbyły? Te spotkania odbyliśmy tutaj w mieście, w Świdnicy, na Osiedlu Młodych, na Zawiszowie. Spotkaliśmy się z paniami z Ligi Kobiet Polskich. Te spotkania będziemy na bieżąco również jeszcze prowadzić w najbliższym okresie czasu. Również te konsultacje społeczne przeprowadzone zostały na terenie całego powiatu świdnickiego. Spotykaliśmy się z mieszkańcami Świebodzic, Strzegomia, w Marcinowicach, w Jaworzynie Śląskiej, także praktycznie każda jednostka organizacyjna naszego powiatu w tych konsultacjach organizowanych przez nas uczestniczyła. Czy czuje się pani bezpiecznie w Świdnicy? Raczej chyba tak. Raczej chyba tak. Raczej. To też zależy od pory dnia. Jakoś nie mam tak dużego zdania na ten temat, ale czasami bywa niebezpiecznie, powiem tak szczerze, w niektórych dzielnicach, ale ogółem nie jest źle. Jakie problemy najczęściej sygnalizują mieszkańcy? Najczęściej zgłaszane problemy to przede wszystkim głośna młodzież, zakłócająca porządek. Osoby, które w sposób nadmierny używają, przekraczają prędkość kierowanymi przez siebie pojazdami, które naruszają przepisy ruchu drogowego. To są te istotne przez nich zgłaszane problemy. I kiedy odbędą się następne konsultacje? Czy już jest jakaś data wyznaczona? Tych konsultacji jeszcze nie zaplanowaliśmy. Chcielibyśmy najpierw zapiąć tą mapę zagrożeń, jeżeli chodzi o podsumowanie roku 2015. Co kwartał będziemy aktualizować mapę zagrożenia bezpieczeństwa w powiecie, jeżeli chodzi o rok 2016. I myślę, że w drugim kwartale informacje skierowane o konsultacjach zostaną do mieszkańców powiatu świdnickiego w sposób taki, aby maksymalnie mogły te osoby uczestniczyć w tych konsultacjach. A kiedy i gdzie zostanie opublikowana ta mapa zagrożeń? Będziemy je przede wszystkim opublikować na stronach internetowych, zarówno portali lokalnych, internetowych wydawnictw, w mediach lokalnych. Również będziemy się starali docierać poprzez dzielnicowych do lokalnych społeczności, czy do rad osiedlowych, do zarządów spółdzielni mieszkaniowych, do tych miejsc, w których te osoby najczęściej przebywają, płacąc rachunki, zgłaszając jakieś swoje problemy, tak aby mogły dowiedzieć się o tych konsultacjach i mogły w nich uczestniczyć.